ale pada. Słuchajcie, wyszłam z pracy, a tu taki deszcz. Kurczę, parasolki nie mam. Ja już, słuchajcie, zmoknięta, bo i alpaczka mi zmokła i zmokły mi też włosy. Ale niech pada, jest bardzo, ale to bardzo sucho. No i jaki outfit, kochani, outfit. Mam mokry na majówkę, słuchajcie, na deszcz majowy. Zawsze moja mama mówiła, że po deszczu majowym, zresztą nie tylko moja mama, ale wszyscy, starsi, przeważnie babcia, że po majowym deszczu się rośnie. Także liczę na to, że urosnę i tu, także wszystko będzie mi rosło i łącznie z włosami, z wszystkim. Kochani, jest dzisiaj poniedziałek, mamy 15 maj, nie do uwierzenia, słuchajcie, za 5 dni jest komunia, na którą się przygotowywuję. Dzisiaj jeszcze domówiłam sobie taki fajny, piękny gadżet, pamiątkę do mojego prezentu komunijnego dla mojego chrześnika. Przypominam, mojego chrześnika Adasia. Teraz tak, mamy deszcz, więc dzisiaj na dworze nic nie będę robić, ale za to sterta prania na mnie czeka. Nawet wspominałam Wam, słuchajcie, wczoraj, że mam tą stertę i wczoraj tak mi dokuczał ten kręgosłup, że nie dałam radę łyska się. Łyska się, słuchajcie, burza. Burza, lubię burze, tylko takie nieduże, wiecie, takie, o właśnie, takie majówkowe. I takie delikatne, nie z piorunami, tutaj troszeczkę mocniej przygrzmiało. Zaraz będziemy w domu ogarniać to pranie. Dzisiaj jest deczko lepiej z tym kręgosłupem. Mam też w domu taki pas stabilizujący, więc żeby zrobić trochę takich, wiecie, skłonów do prania i z powrotem, wiecie, tu, w tą stronę, to ja sobie ten pas założę, żeby mi jakoś tak ten kręgosłup dobrze trzymał i żeby się nic nie wydarzyło i nie bolało jeszcze mocniej. Na sobotę umówiłam sobie też fryzjera, żeby mi fajną fryzurkę taką nietypową zrobił. Słuchajcie, nie taką jak zwykle, że słuchajcie, podkręcone te włosy, tylko właśnie coś a la, zresztą zobaczycie sami. Co mam jeszcze? Aha, jeszcze sobie zrobię paznokcie i w sumie wszystko mam gotowe. Dzisiaj może zajadę do domu, zerknę, co tam u Grześka w szafie piszczy. Też trzeba by wyciągnąć, zobaczyć, czy garnitur jest ok, czy koszula jest ok. A może sobie coś innego kupi. Nie wiem, nie za bardzo ma kiedy, bo non-stop pracuje. A to trzeba by się wybrać, słuchajcie, w takich godzinach, no nie popołudniowych, bo ja wychodzę o godzinie 16:30. To już te sklepy są pozamykane. On sam nie chce się zdecydować kupować, raczej woli, żebyśmy pojechali razem i żeby coś ewentualnie doradzić. No, wierzę w to, słuchajcie, że trzeba czasami się doradzić kogoś, samemu ciężko coś wybrać. Także mamy tutaj problem właśnie logistyczny, że nie mamy za bardzo kiedy razem jechać na te zakupy, żeby on sobie coś kupił. Jedziemy do Biedronki, muszę kupić ze 2-3 watery Adusi, żebym miała do picia. Może coś do kanapki. Majówka? Nie, na przykład do Biedronki powstaje ta. No to wino było, nie? Kurde, słabo to wygląda. Słuchajcie, człowiek uczy się całe życie na błędach. Po pierwsze, poszłam do sklepu głodna i teraz jestem obecnie w chwili, w momencie, gdy zjadam donata czekoladowego. Więc kalorie jak najbardziej przyswajam. Słuchajcie, po drugie, nie mam parasolki ze sobą, jest burza, deszcz. Zobaczcie, wyglądam jak zmokła kura. Mam tu jakiś kawałek papieru toaletowego i się przecieram. Po trzecie, pioruny biją, a ja łażę, słuchajcie, na dworze po deszczu. To nie jest dobre, ale donacik jest pyszny. Matko. Dobrze, że Adusia jest Agatką i może się po prostu nie boją. Kupiłam w Biedronce takie fajne okulary. Ja już je kiedyś widziałam. I o dziwo jeszcze ich nikt nie kupił. Słuchajcie, takie jakby trochę przeciwsłoneczne, trochę takie raczej designerskie, żeby ładnie wyglądały, a niekoniecznie tam chroniły oczy. I bardzo jestem ciekawa, jak one będą wyglądać na mnie. Na chwilę, słuchajcie, przymierzyłam je w sklepie, ale nie dzisiaj, tylko kiedyś. I nawet mi się to podobało.
A dzisiaj tak na szybko złapałam, bo widziałam, że do tej pory leżą. Nikt ich jeszcze nie wziął, więc może coś takiego fajnie by też wyglądało czasami sobie założyć. Podoba mi się. Tak, podobają mi się. Naprawdę bardzo fajne okularki. Za 30 zł. 29,99. Okularki, słuchajcie, prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Podoba mi się kształt. Okrągły jeszcze takich nie miałam. Oprócz moich mokrych włosów, to naprawdę, słuchajcie, te okulary są spoko. Ładnie. Ładnie. Mi się podoba, słuchajcie. Boże, łyska się, grzmi. No, słychać. Tak. Zbieramy się do domu. Nie ma na co czekać. Chmura przeszła niby. Czy ona się wraca? Piernik wie. Pokazuję Wam, jak to wygląda. Wszyscy, którzy nie mieli parasolek, między innymi ja, czekaliśmy tam, słuchajcie, pod tą Biedronką, że może przestanie na chwilę lać. No nic z tego. Nic z tego nie było. Trzeba było się w deszcz, słuchajcie, w długą udać. Także moja alpaczka cała mokra i trzeba ją wysuszyć. O matko. A chmura wygląda w ten sposób, słuchajcie. No niby przechodzi, ale jednak nadal bardzo intensywnie pada, grzmi i nie wiadomo co jeszcze. A za mną, tutaj natomiast jeśli chodzi o tą najnowszą galerię, która ma być w Sędziszowie, widzę, że na one już przyczepione Green Park, czyli będziemy mieć Green Park, słuchajcie, taki duży sklep. Nie wiemy jeszcze dokładnie co tutaj będzie, ale już wiemy jak się będzie nazywać. Właśnie przyjechałam do domu, nadal pada, nadal leje, wszystko mokre. Na szczęście odsunęłam mojego, słuchajcie, kokona tam gdzieś dalej, głębiej w taras, żeby nam tutaj nie mógł. Tutaj troszkę te mebelki ogrodowe mi mokną i grill, ale nic się nie dzieje, przecież nie z cukru, nie roztopi się. No naprawdę, muszę zainwestować jakąś dobrą parasolkę, albo chociaż jakąś starą znaleźć i trzymać w samochodzie, bo jest kłopot, słuchajcie, ani przejść z tej Biedronki, ani przejść teraz do domu. Mam tu zakupy, muszę je przenieść. No już jestem taka umoknięta, słuchajcie, że chyba już mi w ogóle jest obojętne, czy ja jeszcze bardziej zmoknę, czy mniej. No nie wiem, no nie wiem, kochani, parasolka, dobra rzecz, trzeba ją mieć przy sobie. Bo tylko wtedy spełnia swoją funkcję, jeśli ma się ją przy sobie albo w torebce, no ale też... No ale jeszcze jedna rzecz, przecież lepiej nosić niż się prosić, a teraz no, co mi z tego, że ta parasolka jest, jak ona jest w domu i grzecznie na wieszaku wisi i czeka, nie wiadomo na co. A po burzy przepiękna podwójna tęcza, zobaczcie jak to wygląda. Jeszcze huczy, jeszcze grzmi. Tam się kończy. Zobaczcie. Wow. Przepiękności. Dokładnie. Pada okropnie. O, jak pada. O, jak pada. Kochani, dzisiaj mamy... Co dzisiaj mamy? Kurczę. Środę. A ja się witam z Wami bardzo serdecznie, kochani, dzień dobry. Pada, pada, zobaczcie, za mało widać, bo parasol wszystko zastawia. Ja właśnie wyszłam z pracy, teraz sobie pójdę do Mrówki, może do Biedronki i muszę iść jeszcze do kwiaciarni, słuchajcie, za trzy dni komunia, więc trzeba się przygotować, trzeba wszystko dopiąć na ostatni guzik. A co mam na myśli? Mam na myśli, kochani, że potrzebuję celofan. Ja wiem, że inaczej się mówi. Mówi się celofan, a ja mówię celofan, bo tak mnie uczono jako dziecko. I tak zostało i myślę, że tak już zostanie, matko, ale mi ta parasolka ucieka. Muszę kupić kokardę. Chcę kupić też prezent, bo Adusia idzie na kolejne urodziny do dziewczynki. No i dzisiaj mam Adusię u dziadków, więc podjedziemy na chwilę do dziadków odebrać dziecko. No i do domu, kochanie, i do domu. Matka, jaka dzisiaj paskudna pogoda. Strasznie leje, zacina. Wczoraj było to samo, dzisiaj to samo, a jutro ma być w ogóle jeszcze bardziej zimno. Jak tu głośno, kochani.
Dobra, słuchajcie, zimno, zimno, ale dobrze, że sobie włożyłam dzisiaj kurtkę taką właśnie bardziej zimową, jesienno-zimową niż letnią. Mam prezent, kochani, który przyszedł, pamiątka na komunię, ale specjalnie nie pokażę Wam. Może dopiero w jutrzejszym vlogu nagram, co to jest dokładnie, bo chcę zrobić niespodziankę mojemu chrześniakowi, nie chcę, żeby widział. Ani nikt inny. Co jeszcze? Police miałam dzisiaj do zapłacenia za samochód, także załatwiłam sobie ten temat. Agatka chora, wiecie? Agatka jest chora i nie wiem, czy jutro nie pójdzie do lekarza. Strasznie ją tutaj zainfekowała ta górna część dróg oddechowych, więc zarejestrowałam ją do lekarza. Na szczęście nas nic nie bierze. Odpukać, żeby tak było, oprócz mojego bolącego kręgosłupa, czyli tej rwy kulszowej, bo strasznie mi to poszło na jedną nogę. Mam wrażenie, wiecie, że to będzie mi się nawracać ciągle, że to nie jest ostatni incydent i że już będę mieć skłonność właśnie do tej rwy kulszowej, czemu to tak wszystko wolno jedzie. No dobra, czekamy, czekamy, aż przejedzie. Tu jedzie, tu nie jedzie, tu nie jedzie, tu jedzie. Come on, come on. Może tu? Może teraz? Więc wracając do tematu, kochani, moja rwa kulszowa musi być jakoś zdiagnozowana. Mam na sierpnia któregoś, wiem, że wtedy mam urlop na pewno, umówioną wizytę do neurologa na NFZ. Właśnie w tym temacie, więc czekałam prawie 8 miesięcy chyba na tą wizytę. No dobra, przesadzam, 6 miesięcy. 6 miesięcy na tą wizytę i będę chciała troszeczkę się pobadać w tym kierunku, czy mogę sobie jakoś pomóc, czy to tak, słuchajcie, będzie. Jest dosyć ból intensywny, więc no nie wiem, nie wiem. Strasznie mi ciężko i siedzieć, i leżeć, leżeć to jeszcze w miarę, wiecie, tylko najgorzej przewrócić się z boku na bok, bo bardzo ta noga boli. I pośladek, oczywiście, i pośladek. Teraz się udajemy do Biedronki, może do Mrówki, zobaczę, co z tym prezentem. Jej, jesteśmy, jesteśmy. Dobra, bierzemy torebkę czy nie bierzemy? Nie lubię chodzić z tą torebką, bo mam ją nie taką na pasek, tylko na do ręki i wtedy nie mogę za bardzo nagrywać i mi to przeszkadza. Wezmę telefon, może telefon mi wystarczy. Zostawimy torebkę w aucie. Może tak, może tak, a może nie tak, a może tak. I parasoleczkę, i parasoleczkę. Yeah. Wychodzimy. Tutaj pod Mróweczką fajnie widać tą naszą nową galeryjkę Green Park, tak jak Wam wczoraj mówiłam. Fajnie to wygląda, dosyć tak bardzo estetycznie i nowocześnie. Za chwilę otwórnie moja parasolka, także udajemy się do sklepu. No i znowu pada, nic nowego. Jeszcze ma jutro być brzydko, ale od soboty akcja, to jest czwartek, jutro ma być brzydko, w piątek trochę lepiej, sorry, uciekł mi jeden dzień, a w sobotę to już super, na komunii. Kochani, mam prezent, mam też zakupy z Biedronki, wskoczyłam na chwilę, kupiłam jakieś pomidorki, kawałek arbuza. Wzięłam sobie paróweczki, jedno masełko, co ja tam jeszcze wzięłam? Kurczę, nie pamiętam. Wydałam stówkę, 118 zł dokładnie. Kasa leci, słuchajcie, tak, po prostu tak, szybko, ale to nic nowego nie odkryłam. Ostatnimi czasy to w ogóle każdy to odczuwa. I teraz, słuchajcie, która ta godzina jest? Mam nadzieję, że jeszcze nie ma 17, że jeszcze zdążę podjechać do tego sklepu, do kwieciarni i że będę mogła sobie kupić tę kokardę. Troszeczkę mniejszą niż zwykle robię, jakąś może inną, zobaczę, co będzie.